950 fałdolców od Fortnite za darmo, jest to nowy zwrot. Moi widzowie już je otrzymują, również gracz Fortnite'a i ja sam ten zwrot otrzymałem wczoraj po update'cie. Powiem Ci krok po kroku, jak można go dodać i o co w ogóle z nim chodzi, ale również jest jeszcze drugi zwrot, 1500 fałdolców i też Ci o nim powiem, o tego skinach, które powrócą do Fortnite'a, w tym Lewiatonie, Kratosie, darmowych przedmiotach i masie innych rzeczy, więc obejrzyj ten odcinek. I jeśli chcesz wygrać kilo Lewiatona za darmo w moim konkursie, który już wczoraj, zobacz nie wygasz Ci kod kamsarowskiej Fortnite obowiązkowo, subi kłapeczka w ogóle, follow na Instagramie StayCamp, link w opisie i komentarz z Twoim nickiem z Instagrama pod wczorajszym filmem, a wyniki na Twitchu na codziennych live'ach. A my lecimy, pierwsze co, nowy darmowy samochód dla graczy Fortnite i graczy oficjalnej po wczorajszym update'cie zaczęli otrzymywać nowy samochód, który jest dokładnie rozdawany już graczom Fortnite i polega to na tym, że prawdopodobnie gracze, którzy mieli jakieś specjalne samochody na trybie Rocket League, czy rzeczywiście na tej normalnej gierce, będą otrzymywali również skiny do Fortnite, dlatego że właśnie za darmo, dlatego że Fortnite po prostu będzie sprzedawał te skiny prawdopodobnie normalnie w sklepie Fortnite, oczywiście jeśli tych rzeczy nie masz, a jeśli grałeś na przykład w Rocket Racing, Rocket League, no i masz na przykład jakieś tam skiny, to bardzo możliwe, że będą one ci się współdzieliły, no właśnie z Rocket League do Fortnite'a, więc bardzo możliwe, że i ty otrzymasz kolejne właśnie takie skiny i nie będziesz musiał za nie płacić i bardzo możliwe, że takich skinów w przyszłości będzie po prostu coraz więcej, bo Epic będzie przynosił te przedmioty. I kolejna rzecz to darmowa lotnia Appy, która za 2 tygodnie wejdzie do Fortnite'a. Likerzy potwierdzili, że nowy event Awatara Legenda Angi trafi za około 2 tygodnie do Fortnite'a. Ma i tam gwarantowany mini karnebowy dla wszystkich graczy z około 10, 15 bądź 20 nagrodami i będzie tam na przykład lotnia Appy. Będzie tam również skin w powiększonym karecie bojowym prawdopodobnie i będziecie musieli po prostu robić questy, żeby to wszystko odebrać, a do tego do gry wejdą mityki. Również powiedzmy sobie o powrocie OG skinów jak Leviathan, Kratos, które są potwierdzone na 100% i będziecie mogli je zaraz kupić w Fortnite, o tego muzycznych ikonach, których nie było kilkaset dni, albo paru innych skinach, które wyciekły po wczorajszym update'cie, ale może od początku. Pierwsze co, Epic właśnie przygotował powrót Kratosa na 100%, HypeX, Sheena, iFireMonkey i wszyscy likerzy potwierdzili, że oficjalnie tak naprawdę Kratos i Leviathan, którym właśnie gram, powróci do Fortnite'a i będzie mogli go kupić, no już niedługo. Z tego co likerzy napisali, ten skin może wejść każdego dnia, nawet jutro, dlatego że Epic ma już wszystko przygotowane i chce go podobno dać w tym Sony, więc teorie no właśnie się potwierdziły i z kodem CAMPSTAR2 będziesz mógł go kupić. A na Leviathana robimy konkurs, więc zapisz się w opisie. Co najważniejsze o samym Kratosie, były na początku teorie, że powróci tylko sam skin bez Leviathana i HypeX i paru innych likerów również to zdementowali, bo podobno Kratos został zupdate'owany wraz z całym zestawem, co oznacza, że również został zupdate'owany właśnie Kratos, Kill of Leviathan X, wszystkie lotnie i inne przedmioty z tego zestawu, więc będzie to prawdopodobnie zrobione tak jak ostatnio, czyli Kratos wróci po prostu ze skinem do Kill of'a, czyli najbardziej wyczekiwanym Kill of'em w grze i będzie mogli kupić osobno, czyli Leviathan X za 1000 fałdolców, skina za chyba jakieś 1500, no jakąś tam lotnię, albo kupić wszystko w jednym pakiecie i zgarnąć to za jakieś pewnie 2500 fałdolców, no właśnie wszystko naraz i gorąco polecam wam to zrobić, bo nie wiadomo dokładnie kiedy Kratos powrócić do Fortnite'a i była też teoria, że Kratos będzie miał totalnie nowego skina i faktycznie on by wtedy pojawił się po prostu jako nowy skin, a OG Kratos by nie wrócił i z tego co obecnie wiadomo, też jest to na razie fake, bo faktycznie Kratos może otrzymać kolejną totalnie wersję, aczkolwiek z tego co na razie wiemy, no to powrót OG Kratosa jest pewny na 100% i likerzy to już potwierdzili. I osobiście czekam, aż Epic wprowadzi skina do sklepu Fortnite, ale również kolejne skiny wracają do Fortnite'a. Dokładnie godzinę temu wyciekła informacja od iFireMonkey'ego, że kolejny skin, którego nie było ponad 800 dni, może powrócić. Jest to Yankee, jest to taki ziomek z Gugimonów, jest taki śmieszny ziutek, taki jakby lisek czy jakiś zwierzę, którego nie było 800 dni i był on chyba dosłownie z 2-3 razy tylko w sklepie Fortnite, więc kolejny OG skin z top 50 najrzadszych skinów oficjalnie powinien powrócić do Fortnite'a, a do tego również masa ikon muzycznych i skinów muzycznych, dlatego że Marshmello został zupdate'owany i podobno też pojawi się niedługo w Fortnite'cie, a Marshmello nie wraca od ponad 400 dni i wrócą z nim wszystkie skiny, czy oczywiście z Marshmello wersy i te skin tej babki Marshmello, do tego wróci również J Balvin, The Kid Laroi i masa skinów muzycznych i emotek z serii ikon muzycznych i też będzie mogli to kupić z kodem CAMSTAR2, prawdopodobnie już niedługo, dlatego że bardzo możliwe, że też są powiązane z eventem Coachella, który trafiłby do Fortnite'a dokładnie w kwietniu, bo w kwietniu odbywa się
Coachella, czyli mega mocny event muzyczny i prawdopodobnie Epic z tej okazji no przywróci te wszystkie skiny i przedmioty, a tego pewnie przywróci również stare skiny Coachelli i może doda jakieś nowe, jeśli byłaby taka kolaboracja, aczkolwiek pewne jest to, że stare skiny wrócą, a o nowych na razie za dużo nie wiemy, ale fajnie jakby Epic coś przygotował. I powiedzmy sobie o zwrocie fałdolców, jakie gracze właśnie otrzymują, w tym ja i moi widzowie, wczoraj jestem turbo dużo komentarzy, gracze otrzymują 950 fałdolców i pytaliście się mnie Kamsa, dlaczego po zalogowaniu do gry dostałem tak dużo fałdolców, już wam śpieszę z odpowiedzią, sam wiem również do gry i też dostałem 950 fałdolców zwrotu, co mega mnie ucieszyło, bo są to totalnie darmowe fałdolce, jakie możesz otrzymać w Fortnite i przysługują one giga dużej ilości osób, jest to aż mega dziwne, bo praktycznie większość moich widzów z Discorda no właśnie pisało mi, że takie fałdolce otrzymało i jak można je zdobyć. Pierwsze co najważniejsze, fałdolce otrzymuje się totalnie za darmo i nie trzeba praktycznie nic robić, jedyne co musisz zrobić to wejść do Fortnite'a po nowym update'cie, zalogować się i od razu te fałdolce powinny wyskoczyć ci w lobby, jeśli ci oczywiście one przysługują, jest tam po lewej napis dziękujemy za grę w Fortnite, ale nie ma totalnie żadnych szczegółów, dlaczego te fałdolce zostały właśnie rozdane. Oczywiście zrobiłem mega mocny research, pogadałem z widzami i okazuje się, że obecnie jest jedna z głównych teorii, dlaczego te fałdolce mogły być przyznane. Ostatnio był mega duży błąd w Fortnite z karnetem bojowym i niektórzy sugerują, że może być właśnie związane z tym, że Epic ostatnio popsuł karnety bojowe i możliwe, że właśnie gracz na przykład posiadający otrzymaliby właśnie takie fałdolce, także nie wiadomo jeszcze na 100%, bo żaden z leakerów nie wrzucił takiej informacji i Epic Games tego też nie dał, aczkolwiek pewne jest jedno, że mega dużo graczy te fałdolce otrzymało, więc zalogujcie się do Fortnite'a, bo naprawdę warto. Co zrobić, jeśli takiej fałdolce nie otrzymałeś? No tutaj jedynie możesz napisać do Epic Games, czy też nie powinieneś ich dostać i Epic wtedy powinien ci po prostu napisać, za co te fałdolce były i dlaczego je rozdawał, aczkolwiek jeśli ich nie otrzymałeś, to widocznie twoje konto się na to nie kwalifikuje, no i takich fałdolców być może nie otrzymasz. Bo jak wspomniałem, obecnie nie wiemy, za co Epic je rozdał i wygląda to dosłownie, jakby był to jakiś błąd, aczkolwiek oczywiście na to nie narzekamy. I kolejna rzecz, czyli zwrot 1500 fałdolców również otrzymują już gracze Fortnite. Jest to zwrot, który można otrzymać podobno do około 2000 bez problemu i zwrot jest również gigamocny. Ten zwrot akurat jest połączony z tym, że Epic zmienił jakiś czas temu ceny w sklepie z Fortnite'owych skinów i tutaj każdy gracz, który ma pewne skiny i pewne przedmioty, które ostatnio wchodziły do sklepu Fortnite, może taki zwrot otrzymać. W skrócie, niektóre rzeczy zostały przycenione o kilkaset fałdolców, nawet o 500 fałdolców na jednym przedmiocie ze sklepu i każdy gracz, który posiada te rzeczy, po prostu taki zwrot teraz otrzyma, czyli jeśli na przykład coś kupowałeś wcześniej, czy miałeś jakieś przedmioty i na przykład miałeś 3 przedmioty, które były 1500 fałdolców kiedyś warte, a teraz jest to warte po 1000 fałdolców, to tą różnicę, czyli 500 fałdolców od każdego skina, Epic po prostu teraz ci oddaje i gracze również to otrzymują. Tutaj z tego co wiadomo, jest to powiązane z muzycznymi przedmiotami i bardzo możliwe, że jeśli macie jakieś muzyczne przedmioty, to takie zwroty otrzymacie, jest to również gigamocne, no bo są to darmowe fałdolce i ciekawostka, że rekordzista wrzucił screena i właściwie nawet cały filmik, że dostał on 20 tysięcy fałdolców, no właśnie z tego zwrotu, czy jest to możliwe? Okazuje się, że bardzo możliwe, że tak, dlatego, że niektórzy w komentarzach pisali, że jeśli wysyłaliście gifty na przykład innym graczom, to po prostu jeśli zmieniły się ceny, to też te fałdolce otrzymasz. Więc jeśli informacje od graczy innych były prawdziwe, no na przykład jeśli kupiłeś jakiemuś kumplowi gifta czy coś, to nie on otrzyma te fałdolce, tylko dokładnie ty, więc również takie możesz zwroty już dzisiaj otrzymać. Wbijaj do Fortnite'a, kodzik Kamsar2, zapisz się do konkursu na Lewiatana, subi, łapka w górę, Instagram, wszystko w opisie, zostaw followa i widzimy się na live na Twitchu, sprawdź poprzednie filmy, challenge i miłego dzionka, cześć!